Dzień dobry, jak się macie, co dobrego u Was słychać? Ostatnio dostałam reprymendę, że pytanie, co u Was słychać, z racji tego, że jest ono retoryczne, powinnam pomijać. Absolutnie, ponieważ to pytanie nie jest retoryczne. Ja faktycznie jestem ciekawa, kim jesteście, jak macie na imię i co u Was słychać. I oczywiście czasem w komentarzach dostaję informacje zwrotne, a każda z nich bardzo mnie cieszy. Nawiasem mówiąc jedyne, co faktycznie powinnam, to dbać o swoje potrzeby fizjologiczne, a reszta to kwestia mojej dobrej woli. A propos woli, kochani, mam dla Was dzisiaj opowieść o fascynującej postaci kogoś, kto dzięki swojej ogromnej charyzmie, ale również dzięki popularności zrobił wiele dobrego dla zabytków, ale nie tylko. Najkrócej można rzec, Jerzy Waldorf popularyzator kultury muzycznej, pisarz, działacz społeczny, publicysta, miłośnik zwierząt i, jak o nim mawiano, ostatni baron PRL. A prywatnie? Prywatnie partner tancerza Mieczysława Jankowskiego. Do dziś krąży anegdota, jak to jesienią w 1939 roku trójka przyjaciół wyruszyła z okupowanej Warszawy do Wilna po swojej miłości. Jan Ekier po narzeczoną Danutę Szaflarską, hrabia Michał Tyszkiewicz po żonę Hankę Ordonównę i Jerzy Waldorf po ukochanego tancerza Mieczysława Jankowskiego. Waldorf, człowiek, który posiadał ponad dwadzieścia pseudonimów kryptonimów, a wśród nich chociażby takie jak Maldorf, Ciocia Ficia czy Michał Kasprzycki. A tak naprawdę Waldorf urodził się jako Jerzy Prejs. I tu źródła podają dwie różne formy wymowy tego nazwiska. Prejs i Pris. Częściej jednak odnajdujemy Prejs. Ale najczęściej, w tym nawet na nagrobku Jerzego, widnieje sama forma Waldorf. Zatem ja zostanę przy takiej. A wybór dzisiejszego głównego bohatera podcastu podyktowany został prośbą słuchacza. Teraz na ekranie wyświetla Wam się komentarz, w którym padła ta propozycja. I pewnie zauważyliście, że w tym komentarzu jest napisane, cytuję, O Waldorfie też można powtórzyć. Tak, powtórzyć. Bowiem jakieś dwa lata temu, zanim jeszcze dostałam od wielkiego brata bilet na ponad półroczny urlop, to na tym kanale był już podcast o Waldorfie. Jednak tak samo jak i reszta filmów. Poszedł w niebyt. Zatem, publikując go jeszcze raz, powtarzam to, co już było. Tyle tylko, że ponownie zaczynam od zupełnego zera, bo ani tamtego filmiku, ani tamtych notatek już nie mam. No dobrze, a Wy, jeśli macie już swoje ulubione napoje, to proszę, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Informacje na temat bohaterów podcastu posiadam z ogólnodostępnych źródeł. Przede wszystkim bazuję na książkach biograficznych, filmach dokumentalnych, wywiadach, wspomnieniach i artykułach prasowych. Jednak każdą historię opowiadam własnymi słowami, emocjami i uzupełniam swoimi komentarzami. A wspominam tylko o tych faktach, które według mojej oceny są najważniejsze i najciekawsze. W opisie pod podcastem są podlinkowane źródła, z których korzystałam, przygotowując się do spotkania z wami. Jerzy Waldorf, hebru a jak o nim mówiono, Waldorf, ostatni baron PRL-u. I choć przed wojną sławił faszyzm, a po wojnie podlizywał się komunistom, to jednak żal, że brakuje nam dziś ludzi takiego formatu jak on, pisały gazety. Jerzy urodził się 4 maja w 1910 roku w kościelnej wsi, choć źródła w tej kwestii znowu nie są zgodne, bowiem możemy również odnaleźć Warszawę jako miejsce urodzenia. W ogóle w przypadku biografii Jerzego Waldorfa jest tyle nieścisłości, sprzeczności i domniemywań, że to, co przytoczę wam dzisiaj, śmiało można nazwać poszukiwaniem złotego środka. Czyli mówiąc wprost, wybierałam te wersje, które według mnie są najbardziej prawdopodobne lub najczęściej powielane, albo też podawane przez najbardziej wiarygodne źródła. Jednak proszę, miejcie świadomość, że te informacje są raczej płynne. Choć naprawdę podczas researchu starałam się być bardzo skrupulatna. Ale wracając. Roku urodzenia Jerzego, czyli rok 1910 to czas, kiedy Felix Nowowiejski skomponował melodię do wiersza pod tytułem Rota Marii Konopnickiej. W Grodnie odbył się pogrzeb Elizy Orzeszkowej. Otwarto most grunwaldzki we Wrocławiu i dworzec kolejowy w Tarnowie oraz uruchomiono elektrownię w Białym Stoku. A w Krakowie odbył się ślub Feliksa Dzierżyńskiego z Zofią Muszkat. Natomiast w Nowym Jorku po raz pierwszy dokonano transmisji opery przez radio, a ówczesny prezydent USA odsłonił pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. Dodam tutaj, że podcast o porywaczu Tadeuszu opublikowałam parę dni temu. Chętnych zapraszam. Więc, jak widzicie, w tamtym roku działo się, oj działo. I właśnie wtedy na świat przyszedł również Jerzy Waldorf. Jerzy pochodził ze starej ziemiańskiej rodziny. Jego ojciec Witold był inżynierem i jednak od 1900 roku zajmował się głównie własnym majątkiem ziemskim. Najpierw w kościelnej wsi pod Włocławkiem, a później, już po I wojnie światowej, w rękawczynie w województwie poznańskim. Natomiast mama Jerzego, Joanna z domu Wróblewska, Pochodziła z bogatej warszawskiej mieszczańskiej rodziny Szustrów. I choć niedługo po urodzeniu się Jerzego jego rodzice wyjechali do rodzinnej miejscowości Kościelna Wieś na Kujawach, to jeszcze przed I wojną światową sprzedali majątek i kupili kilka kamienic w Warszawie. W 1914 roku, już jako mieszkańcy Warszawy, rodzice z małym, czteroletnim Jerzym udali się na wakacje do koło brzegu. A tam zaskoczył ich wybuch wojny. Skąd? Przez neutralną Szwecję wrócili z powrotem do Warszawy. Oczywiście cały czas mówimy o I wojnie światowej. W Warszawie spędzili resztę wojny, czyli kolejne cztery lata, a po wojnie natomiast zamieszkali w kupionym małym dworku w rękawczynie w Wielkopolsce. A opowiadam o tym tak szczegółowo, dlatego, bo jak teraz możecie zobaczyć, informacje, jakie podają źródła, że jakoby dzieciństwo Jerzy spędził w rękawczynie, wydają się być co najmniej nieporozumieniem. No dobrze, ale dalej. Maturę Jerzy zdał w 1928 roku w Poznaniu, później studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym, również w Poznaniu. Oraz na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył w 1932 roku z tytułem magistra prawa. W tym samym roku po śmierci ojca, czyli w 1932, Jerzy przeniósł się wraz z matką do Warszawy, gdzie mieszkał aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. W 1933 przeszedł przeszkolenie wojskowe, uzyskując ostatecznie stopień podporucznika 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie. Dodatkowo w stolicy znalazł zatrudnienie w Kancelarii Adwokackiej, w której rozpoczął aplikację i pracował do 1937 roku. A w 1935 debiutował jako recenzent muzyczny na łamach Kuriera Porannego. Rok później został szefem działu muzycznego dziennika, a od 1938 redagował również jego dodatek literacki. Z Kurierem współpracował do wybuchu II wojny światowej. W 1936 roku tekstem, na piwko czy do Muzeum, debiutował w endeckim tygodniku Prosto z Mostu, w którym publikował stale do 1938 roku. Wtedy też zaczął podpisywać swoje artykuły pseudonimami naprzemiennie różnymi, a robił tak zamiarem oddzielenia działalności publicystycznej od pracy zawodowej w kancelarii adwokackiej. I już w tym okresie wyraźnie zaznaczyły się cechy. Jego późniejszej publicystyki muzycznej, czyli żywy, ostry język, wyraziste oceny i felietonistyczne zacięcie. Miał ogromne poczucie humoru. Bywał sarkastyczny, ironiczny, złośliwy i jak chciał, to nie oszczędzał nikogo. Dał się poznać jako autor wielu aforyzmów i sentencji. Jak świat światem, rozrywka zawsze miała stokroć szersze powodzenie od wielkiej sztuki. Z domami publicznymi nigdy nie mogły konkurować Panteony, Zwykł umawiać. No dobrze. Skoro już przedstawiłam Wam najmłodszy okres życia Jerzego i wszystko to, na czym budowana była jego dalsza kariera i jak ona wyglądała, oraz skoro poznaliśmy płaszczyznę albo inaczej fundamenty, na których opierało się jego prywatne życie, to przejdźmy teraz właśnie do tych rejonów jego perypetii. Otóż w 1937 roku, kiedy to Jerzy miał 27 lat, poznał Mieczysława Jankowskiego, przyszłego tancerza opery i teatru polskiego w Warszawie. Pamiętacie anegdotę o tym, jak trójka przyjaciół wyruszyła z okupowanej Warszawy do Wilna po swojej miłości? I choć tak naprawdę nie wiemy, ile z tej anegdoty jest stuprocentową prawdą, a ile romantyzowaniem tej historii. To jednak faktem jest, że Jerzy dotarł do obecnej stolicy Litwy, odnalazł mężczyznę, którego kochał, po czym razem, ukrywając się w rowach przed nalotami, wrócili do Warszawy, ale od początku. Jerzy z Mieczysławem poznali się, jak już wspomniałam, w 1937 roku, i najpierw nic a nic między nimi nie zaiskrzyło. Ale, ale, już przy drugim spotkaniu wrażeń było mnóstwo. Natomiast niecały rok później było jasne, że Jerzy nie ożeni się z Krysią Nowosielską, o czym de facto marzyła jego rodzina. Mężczyzna ten, czyli Mieczysław Jankowski, był od Jerzego 7 lat młodszy i był tancerzem Teatru Wielkiego w Warszawie. Tancerzem zdolnym, ale niewybitnym. Jednak człowiekiem był pokornym, a że sam wiedział o braku wybitnego talentu, to dlatego też dość szybko zrezygnował z tańca, bo nie chciał bowiem, żeby ludzie mówili, że zawdzięcza karierę Waldorfowi. Po tej rezygnacji zatrudnił się jako nauczyciel tańca w szkole baletowej. Zatem Rok 1938 był dla Jerzego rokiem przełomowym, bowiem właśnie wtedy, po roku znajomości z Mieczysławem, pewny swoich i partnera uczuć, oświadczył mamie, że zamierza związać się z mężczyzną. Mama na początku była zrozpaczona, jej syn nie będzie miał normalnej rodziny, potem jednak zaakceptowała jego związek i powitała w domu Mieczysława, jak drugiego syna. Traktowała go szczułością, przyjaźnili się, a to było dla Jerzego bardzo ważne. W wywiadach, ale również w książce autobiograficznej Waldorfa pod tytułem Taniec życia ze śmiercią, sam Waldorf wspominał, iż jego orientacja homoseksualna była powodem wydziedziczenia go przez ojca. Wspomniałam wcześniej, że ten podcast to sztuka domysłów i łapania tego, co wydaje się być najbardziej wiarygodne. I tak jest. I dalej też nie będzie lepiej, ale spróbujmy. Zatem, jak już wiemy, mama Jerzego zaakceptowała Mieczysława, jednak reszta rodziny nie była tak wyrozumiała jak ona. Spora jej część ignorowała Mieczysława, a nawet nie podawali mu ręki. Natomiast w rodzinie Jankowskiego relacje układały się trochę lepiej, bo choć ojciec Mieczysława ironicznie mówił o swoim synu, moja czwarta córka, to kiedy jednak poznał Jerzego, polubił go i zupełnie zaakceptował. Jednak oni obaj, czyli i Jerzy, i Mieczysław, dobrze wiedzieli, że jest to prawdziwa miłość, a z tej miłości Mieczysław zgodził się na ciche miejsce u boku wcale niecichego Jerzego. Tym samym przeprowadził się do mieszkania Jerzego i tam, najlepiej jak potrafił, prowadził ich dom. Jak podają źródła czasem mówiono o nim pan Miecio, a złośliwi mówili pan Miecia. Kiedy obaj przychodzili na premierę do opery czy teatru, nie siadali obok siebie, a w przerwach również nie stawali obok siebie. Mieczysław gdzieś krążył, a Jerzy zawsze otoczony wianuszkiem wielbicieli rozmawiał z różnymi znanymi ludźmi. To Jankowski pełnił w tym związku rolę organizatora codziennego życia i opiekuna. Sprzątał, gotował i dbał, żeby Waldorf miał wyprasowany garnitur i odpowiednio dobrany krawat. A jak wspominał Jerzy Kisielewski, zacytuję: Mieczysław robił to bez żadnej ostentacji, ale było wiadomo, jaka jest jego rola. W domu moich rodziców mawiało się, trzeba sprawdzić, co dzieje się u Waldorfów. Jerzy z Mieczysławem, a może Mieczysław z Jerzym, tak czy siak, razem spędzili 60 lat, prawie 61. I przez wszystkie te lata byli nierozłączni. Dwie bratnie dusze, które spotkały się przypadkiem, a okazało się, że czekali na siebie przez całe życie. 60 lat w zdrowiu i w chorobie, na dobre i na złe, aż do śmierci Jerzego w 1999 roku. Ale o tym za chwilę. Zapewne wiele osób wiedziało, jakiej orientacji jest Waldorf, jednak do końca życia na pytania ciekawskich, z kim mieszka, Jerzy odpowiadał, że z bratem. Jednak co ciekawe, Waldorf, na prośbę świadomego jego orientacji seksualnej wydawcy Wiesława Uchańskiego z Iskier, dopisał do swojej słynnej książki o szymanowskim pod tytułem Serce w płomieniach rozdział o homoseksualnych artystach. Dowodził w nim o pięknie męskiego ciała, gdy tymczasem wiolonczelowa miękkość ciała kobiecego raczej mogła artystę nużyć swoją monotonią na wierzchni. Podobno chciał też napisać, o czym był przekonany, że gejem był Jezus, ale wtedy Uchański powiedział mu – Jerzy, ty będziesz sobie spokojnie leżał na powązkach, a mnie zabiją. Wtedy Waldorf ustąpił. Natomiast w wywiadzie z Tomaszem Raczkiem pytany, czy ma jedną miłość w muzyce i w życiu, odpowiedział: Tak, ale wybaczy pan, nie będę się z tego zwierzał. I wiecie co, nie ma co się dziwić, bowiem tak się złożyło, że w perelu, na który przypadło groz życia Waldorfa, co prawda homoseksualizm nie był karany. Ale był za to paskudnie piętnowany i wyszydzany. Generalnie mówiąc, źle widziany, jak każda inność i każda mniejszość. To właśnie wtedy słynna była akcja hyacynt, w której służby specjalne zbierały materiały na homoseksualnych artystów. Po co? A po to, żeby ich później szantażować. Więc być może z tego powodu Jerzy ukrywał się, bo zwyczajnie nie chciał się mierzyć z tym problemem publicznie. Natomiast, co jeszcze w tej kwestii jest dość istotne, to to, że pomimo to, iż przez całe życie Jerzy i Mieczysław dzielili ze sobą wspólne mieszkanie, łóżko, problemy, radości i wydatki, to w kwestiach finansowych nie byli sobie równi. Jerzy zarabiał krocie, Mieczysław był tylko, choć aż, towarzyszem jego życia. Przez wiele lat Jerzy martwił się, co stanie się z Mieczysławem po jego śmierci. Sporządził nawet specjalny testament, który zabezpieczył partnera, bo wiedział, że według polskiego ustawodawstwa człowiek, który poświęcił mu życie, nie będzie miał żadnych praw do spadku, bo jak doskonale wiemy, związki jednopłciowe nie dziedziczą u nas na prawach małżeństwa. Ale moi drodzy, Mieczysław nie był pierwszą miłością w życiu Jerzego, bo tą był piękny i tajemniczy Isio. Z Isiem Jerzy przeżył wielką miłość we włoskim Amalfi Amalfitana Italiana. Tak, tak. Jednak kiedy spotkali się ponownie po wielu latach, jak pisał w tekście pod tytułem Aliści Waldorf Jarosław Kurski, przytaczając radiową opowieść Jerzego Ta miłość dwóch chłopców zakochanych w sobie nad Morzem Śródziemnym to prawda. A najtragiczniejsze jest to spotkanie dwóch starych ludzi pod Tatrami, gdzie okazuje się, że to oni, ci, którzy się kiedyś kochali, kiedy mieli po osiemnaście lat, a teraz spotykają się dwie ludzkie ruiny. Nagle on zapytał, czy pamiętasz Amalfi, czy pamiętasz Młyn? A ja się nic nie odezwałem, nic nie miałem do powiedzenia, tylko łzy w oczach i on też. Tak bywa w życiu. W sercu Jerzego szczególne miejsce zajmował również jamnik puzon, a raczej dwóch puzonów. To psy, które przeżyły z nim ogrom czasu. Młodszy zastąpił miejsce starszego i ten młodszy, następca seniora puzona, był z nim wszędzie, podczas audycji, w telewizji, w domu, na spacerach czy zakupach, w podróżach. Waldorf mówił, zostałem właścicielem potwora. Po strachu okolicy, tyrana w domu, satrapy, który traktuje kota i mnie jak służących. Kontroluje co jem, a jeśli to lubi, zostawia mi resztki. Imię psu nadała Natalia Gałczyńska, żona pisarza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Uznała bowiem, że mistrz muzyki musi mieć psa o muzycznym imieniu. Pierwszy puzon chorował na przypadłość, która często pojawia się u jamników. W wyniku wypadnięcia dysku, starszy już pies stracił władzę w tylnych łapach. Kisielewski wspominał. Patrząc na nich, trudno było się domyśleć, który cierpi bardziej Waldorf czy Puzon. Po pierwszym Puzonie pojawił się drugi Jamnik, który, jak już mówiłam, został również Puzonem. A my wróćmy jeszcze na chwilę do okresu II wojny, bo wtedy wiele się działo a mówiąc o życiu Jerzego Waldorfa, nie sposób to pominąć. Tak więc postaram się w telegraficznym skrócie, tak żeby was nie męczyć datami i innymi szczegółami, ale jednak wspomnieć ten czas. Tak więc, jak źródła podają, w czasie kampanii wrześniowej Jerzy bezskutecznie próbował się zmobilizować. Wojnę spędził w Warszawie wraz z matką i oboje utrzymywali się z wyprzedawania ruchomego i nieruchomego jej majątku. Jednak Jerzy nie próżnował, angażował się mocno w organizację tajnego i jawnego życia muzycznego w okupowanej stolicy, organizował konspiracyjne obchody rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego. Liczne koncerty muzyki poważnej. Występował też jako konferencjer koncertów. Działał w Komisji Muzycznej Warszawskiej Filii, między innymi opiekując się dziećmi jeńców wojennych i wspierając więźniów. Współpracował z Podziemiem, wspierał rodzinę Gałczyńskiego, którym przyjaźnił się jeszcze od czasów przedwojennych. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Waldorf przebywał w łomiankach. Współpracował z Podziemiem, między innymi prowadząc nasłuch angielskich rozgłośni radiowych. Po klęsce powstania przebywał w dworku Jarosława Iwaszkiewicza w stawisku, a potem w Wojrzanowie, i tu w 1945 roku wyjechał do łodzi, gdzie został zakapowany, rozgoryczony w poczuciu ogromnej niesprawiedliwości, natychmiast skierował sprawę do sądu koleżeńskiego Związku Zawodowego Muzyków, który oczywiście oczyścił go z zarzutów, stwierdzając, iż w czasie wojny Waldorf zachowywał się jak prawy Polak, pracował tajnie dla sztuki polskiej i położył dla niej w tym okresie duże zasługi. W tym samym roku Jerzy Waldorf rozpoczął w Warszawie pracę w polskim radiu, a ta praca, jak wiemy, przyniosła mu ogromną popularność i również tam zasłynął z barwnego, pełnego humoru języka. Mnóstwo ludzi zaciekawił i zachęcił do muzyki poważnej przez swoje książki, felietony, pogadanki. To on był autorem hasła Muzyka łagodzi obyczaje. No i co bardzo ważne, to właśnie tam na antenie Polskiego Radia Jerzy Waldorf zorganizował ogólnonarodową zbiórkę funduszy na wykupienie willi Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Akcja się powiodła. W Atmie mieści się Muzeum Kompozytora. Sukcesem również zakończyła się inna radiowa kampania przeprowadzona przez Jerzego Waldorfa. Tym razem chodziło o zebranie eksponatów dla powstającego muzeum w Teatrze Wielkim w Warszawie. Niestety, przygoda z radiem dla Jerzego zakończyła się po 25 latach pracy, kiedy to w 1976 roku podpisał listę protestujących przeciwko sowietyzacji nowej konstytucji. To było jedno z najochydniejszych oszustw ówczesnego rządu, mówił Jerzy Waldorf, bo oni namawiali społeczeństwo, żeby wyrażało swoją opinię i krytykowało, wobec czego cała grupa muzyków napisała, że się sprzeciwiamy temu, żeby w konstytucji było, że jesteśmy w wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, i wtedy z Hukiem zostałem z polskiego radia wylany. Wiecie co? To nie są wszystkie zasługi Waldorfa, bo o tych można byłoby jeszcze długo i jeszcze dłużej. Jednak chciałabym wspomnieć jeszcze o jednej, bowiem wśród jego aktywności wysuwa się jeszcze działalność na rzecz ratowania polskich zabytków, a wśród nich również tych znajdujących się na cmentarzu po Wąskowskim w Warszawie. Tak. W roku 1974 Jerzy Waldorf założył społeczny komitet opieki na rzecz ochrony starych powązek. I to właśnie z jego inicjatywy 1 listopada każdego roku, znane osobistości kultury i mediów prowadzą kwestę na ten cel. Tak też cmentarz, który został zniszczony w czasie wojny i nie był ratowany po niej, a z każdym rokiem popadał w ruinę, teraz dzięki Waldorfowi również z każdym rokiem odzyskuje swoje zabytki. Zbiórka, która, jak już wspomniałam, jest prowadzona do tej pory, nazwana jest czymś w rodzaju żywego pomnika Jerzego Waldorfa. Swoją drogą Waldorf, skłonny do żartów, na jednej z kwest powiedział do młodszej od niego, Magdy Zawackiej: Moja droga kwestarko, już myślę o tym, jak kiedyś spotkamy się na tym cmentarzu, który razem teraz ratujemy, i kiedy będziemy leżeli niedaleko siebie. To będę się do Pani zwracał. Sąsiadeczko, uchyl wieczko. I jeszcze wspomnę tutaj jeden cytat, który również odsłoni przed nami prawdziwą twarz Jerzego. Bowiem tak, w audycji album Polski Jerzy Waldor wspominał między innymi swój pierwszy koncert, na który wybrał się w Warszawie. Było to dla niego wielkie przeżycie. I zapamiętał to do końca życia. To była późna wiosna 1919 roku. Premierem był wówczas Ignacy Jan Paderewski. Mój ojciec miał przywileje ministra, między innymi dostał auto do dyspozycji. Pojechaliśmy nim na koncert do filharmonii. Gdy szliśmy do sali, przed wejściem zobaczyliśmy siedzące przy stolikach bardzo dostojne towarzystwo. Przed nimi leżały ogromne srebrne tace i wszyscy rzucali na nie wszystkie kosztowności, jakie mieli na sobie. Kobiety zdejmowały z szyi bicze pereł, złote łańcuchy albo kolie, z palców złote pierścienie, mężczyźni wyciągali złote papierośnice, a młode małżeństwa zdejmowały nawet złote obrączki. Bo w ten sposób za premierostwa Paderewskiego muzyka polska przyczyniła się do zbiórki natworzący się dopiero skarb państwa. Pod koniec życia Jerzego Mieczysław wziął na siebie opiekę nad starszym i schorowanym partnerem, kiedy ten poruszał się tylko o kulach. I właśnie wtedy najbardziej Mieczysław był dla Jerzego ostoją i bezpieczną przystanią. Do końca życia trwał u jego boku ciągle wierny i oddany. I pokornie, z miłością w sercu, najlepiej jak tylko potrafił, opiekował się Jerzym. A wiemy, że łatwe to nie było, albowiem pojawiła się u niego choroba Parkinsona. Jednak pomimo to, że dłonie drżały mu coraz bardziej, do końca, każdego dnia rano, przynosił ukochanemu filiżankę herbaty. Waldorf zmarł w 1999 roku na zapalenie płuc. W testamencie wszystko przepisał ukochanemu Mieczysławowi. Jego ostatnim życzeniem było również to, aby pochować ich we wspólnym grobie. Jankowski, po śmierci Waldorfa, załamał się i stracił sens życia. Żył tylko po to, jak mówił, aby wypełnić testament Waldorfa od początku do końca. Była to dla niego swojego rodzaju misja, która stała się jego celem. Długoletni partner Jerzego Waldorfa, Mieczysław Jankowski, odszedł w 2005 roku i został pochowany w grobie, w którym od sześciu lat spoczywał już jego ukochany. Niestety szybko tabliczka z jego imieniem i nazwiskiem została zerwana, jednak później ponownie pojawiła się przy grobie Jerzego Waldorfa. Przeżyli razem 60 lat cudownych i pełnych miłości, chociaż zapewne i chwile nieporozumień też ich nie ominęły. Jednak dziś spoczywają tak jak chcieli, czyli razem. I to już jest wszystko, co dziś chciałam powiedzieć. Choć mówić, można by było jeszcze wiele. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca, za wspólnie spędzony czas i za to, że ciągle i niezmiennie jesteście dla mnie tacy wspierający i serdeczni. Tradycyjnie życzę Wam dużo miłości, bo tego nigdy dość. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia niebawem. Pa.